Witajcie w ostatnim odcinku ze Zbuntowanej. I dzisiaj w końcu udało mi się zaprosić do nas rodziców. Miałam niby jeszcze pograć i poprawić z nimi relacje, ale okazało się, że jak dzisiaj zadzwoniłam, to już zgodzili się przyjść, jak widzicie. A więc mamy po prostu eurekę, zwycięstwo, udało się w końcu. Także wiecie, wezmę sobie, podam coś do jedzenia. Może podamy tacę serów, taką przekąskę. Wiecie, żeby ich poczęstować. No i tak, kończymy. W końcu się udało. Rodzice zdecydowali się do nas przyjść. Powitaj. Dobra, Sima Maria i powitaj Facundo. A ty już sobie zajadasz, tak? Mhm. Ładnie to tak? Ty może wiesz, też przestań tam się uczyć tej techniki. Tylko wiesz, załóż ubranie codzienne. Przygotujmy się jakoś, nie? Na to wielkie spotkanie. Witaj mamo, witaj tato. Gdzie już idziesz? O, w końcu razem. Patrzcie moi drodzy, prawdziwa matka będzie dojadać po córce zamiast sobie wziąć, nie? Baw się w łapki, już się bawicie w łapki. O, jaka po prostu przyjaźń, nie? Rodzinny pocałunek, obejmij. A jest taka interakcja jak przedstaw. Zawsze była. Ale chyba już tego nie można. Chyba nie mogę tego zrobić, jeśli on już jest moim mężem. Szkoda, wiecie? No bo w sumie oni się jeszcze nie znają. Dlatego opowiedz jakiś tam dowcip. Ten już byś chciał sprzątać, nie? Mamo? Mam nadzieję, że jeszcze nie wychodzisz. Aha. Oni tutaj się będą teraz migdalić. Jemu też możesz opowiedzieć dowcip. Trzeba jakoś poznać teściów. Nie do komputera, weź dziecko! Nie, tatuś już idzie. Nie, dziadek to jest! Teraz będą mi się mylić. A nie, on chciał usiąść na krześle czy coś? Wyjmij dziecko! Tak, dziecko się drze, oni będą tutaj sobie dowcipkować. Mają taką samą fryzurę w ogóle. O, chyba babcia szła do niego. No przesuńcie się, ludzie! No. Nastały problemy techniczne w rodzinie. Weźmiesz go? On jest brudny, a my nie mamy wanny. Taka sytuacja. Jezus, co wy tu robicie, ludzie? Zachowujcie się, jesteście w gościach. Nie mogę go położyć. Nigdzie? Mogę ci go dać? Nie mogę. No to weź go przytul. Baw się łaskotki. Szkoda, że nie mogę jej go dać do rąk. Tak jak niemowlaka. Trudno, na razie tego odłóż. Bo musimy się zająć rodzicami, co nie? Oni się tutaj u nas rozgościli, nie ma co. Już jest taka godzina, więc może teraz podamy obiad. Halo, podaj... A może deser? Zrób placek jagodowy. Ty sobie podgryzasz tacy serów, ale chodź tutaj... Rozmawiaj z nimi, weź trochę, wiesz... podlizuj się, jesteś ich zięciem, no nie? Możesz rozmawiać o majsterkowaniu? Trzeba tutaj, wiesz... O, ona cię nie lubi, widzisz? Matka już cię teściowa nie lubi. On też. Nie chcę twojego schlebiania. Już chyba czuję, że się będziesz podlizywał. Nie, on nas nie lubi, no. A piątka? Piątka zawsze działa. Dobrze, też zawsze działa. To idziemy w gesty, bo są najbezpieczniejsze, moi drodzy. Gdzie ta babcia poszła? Tu sobie usiąść.
A ty podajesz placka? Super. Tu jeszcze sprzątnij ten talerz. Ma to jak placek głodowy na obiad, oczywiście. No, czyli już nie sprzątniesz, oczywiście. Bo jedzenie jest na pierwszym planie. Może weź zapój do stołu goście. Ty też sobie zjedz. O rany. Przyjaźnie się sypią. No, jest rodzinny posiłek wspólny. Dziecko się tam bawi, on musiałby zrobić siusiu. A on umie? Nie umie. Mama, zostaw to jedzenie, nie obleraj się tak. Już nie sprzątaj, później twój mąż sprzątnie. Musiałaś to położyć pod telewizorem, akurat te 30 miejsc. Musimy odsadzić małego. A jego nie mogę tu zmienić pieru, dopóki chyba nie będzie śmierdział na maksa. Szkoda, nie chcę specjalnie kupować wanny. O, chyba się nauczy w końcu. Pięknie. Jeszcze tylko musi nauczyć mówić w sumie i tyle. No bij mu, brawo. Brawo, brawo. Chodź może do babci. Poproś o wzięcie na ręce, zobaczymy. Musisz się poznać z babcią przecież. Zostaw ten komputer, bo ci go wywalę, naprawdę. No co za... Nie mam do niej słów. A gdzie dziadek? No, dziadek przed telewizorem. No dla każdego się liczy co innego w życiu. Co? Weźmiecie na ręce? No, babcia! Ktoś cię tu prosi o uwagę. Nie, on chyba nie może, jak ona tam siedzi. A dziadka? A nie, idzie, wstaje do niego, dobrze. To jeszcze raz musisz poprosić. No. No. Jak słodko. Oni mi się tutaj kręcą i się bagują, nie? Boże, myślałam, żebym poszedł spać. Przyłącz się do niego, może przynajmniej pogadacie sobie. Wy macie już dobre relacje z mamą, więc ja proponuję, żebyś, wiesz co, zachowała resztki, bo szkoda, żeby się popsuło. Robert? Serio? Nie mam pytań? Aha, oni siedzą w ciszy i gapią się w wyłączony telewizor. No się do niego przyłączyć. A gadacie wy razem? Nie gadacie. A teraz ona będzie go tak trzymała przez cały czas. Nie, odłożyła go, dobra. Bo jego trzeba położyć w sumie spać, ale może bym najpierw mu dała jeść. Co mi grzebiesz? A ona mu daje, dobra, babcia. No dobra. No kurczę, weź to. Nie mogę kliknąć, posprzątaj. A ten się rozsiadł, nie, no super po prostu. No a co wy tutaj będziecie teraz robić w mojej sypialni? No, patrzcie, no co za rodzice. Patrzcie, jak wasza córka się dorobiła sama. Bez niczego. On ma z nimi bardzo słabe relacje. Jakiś dowcip. A ta znowu rozmawia z tą kelnerką całą. Ale małego trzeba już położyć spać. Śmiesznie rzuca tą butelką. O, babcia się śmieje. Tam pisali się, żeby ich postarzyć i tak oczywiście zrobię sobie, że postarzę rodziców Mirandy. Także jak pojawią się jakieś randomowe odcinki z ich życia, to na pewno już będą starsi.
Trzeba to wyrzucić butelkę, a nie iść spać Milan do wroga. To jest piątka. A co ty tu chcesz robić, że ty potrzebujesz tędy przejść akurat? Ja nie rozumiem tego. No nie idź spać, no! Miranda, please! Aha. Jeszcze przez przypadek zrobiłam zdjęcia. Świetnie po prostu. Oglądaj grę w Zośkę, przyłącz się. Ej, gra w Zośkę, pogaj satą. A ty przyłącz się, a ten ciągle chce zrobić sequel, ja ciągle go z tego klopa wytagowuję. Chodź, pogramy tatuś w Zośkę. Nie ma miejsca. Dawaj ojciec, dawaj, dasz radę. W tej piżamce, nie? Ale dobrze, że nie ma jakiejś bardziej frywolnej bielizny teraz. Maria, chodź ze mną oglądać telewizję. Super. Benny. No nie idź spać, albo usiądź obok. Możecie jakoś razem... O, przyłączyć się. I będą sobie razem rozmawiali, okej. O, oni też sobie tu rozmawiają. Po pogodzie. Super. No, nawet ma z nią już lepsze relacje. Czyli kanapa działa, nie? Przydałoby nam się jakieś drinki czy coś może. Może jakiś szampan, co? Może wznieśmy toas, bo w końcu był ślub i... Były urodziny i też oni się wszyscy pogodzili ze sobą, to może postawmy im szampana za nasze ostatnie pieniądze. I znieśmy toast na cześć, albo nie, znieśmy toast z Fakundem. Znieśmy sobie toast. Idziesz z nim tam? A czy wy możecie się przyłączyć? Do tego toastu? Chyba nie. Za naszą przyszłość, ojcze. Ona idzie teraz to odłożyć. I ten pies na tyłku. Ona chyba wcześniej miała co innego. Wznieś toast na cześć Mirandy, chodź. To chyba wszyscy się przyłączą do tego i będzie fajnie. Ej no! Miałeś wznieść toast na cześć Mirandy! On nie chce tu wznieść tego toastu. Aha, bo on nie może wyjść. Matka! A już się dziecko obudziło, no nie. Przestań tam zdychać, tylko chodź tu. Przecież zawołała ją. Taka z nimi robota. Oni się coś zbugowali, czy coś? To w ogóle nie jest Maria, tylko Majra. Sorry. Teraz nie mogą dojść do szampana. Wszystko jak zwykle idzie po mojej myśli, moi drodzy, więc tak. Dzidzia chce siku, trzeba ją wypuścić. Powinieneś umieć sam wychodzić z tego. O, już idziecie? No dobra. W sumie ja już chcę spać. Czekaj, idź skorzystaj przed snem. Rodzice poszli. Więc tak. Możemy uznać ten wieczór za udany teoretycznie. Pomijając pewne niedogodności. A nie, on jeszcze nie poszedł. Idź zrób siusiu. Nadal nie mogę zmienić pieluch. To jest bez sensu. Dojdziesz do nocniczka? Dojdziesz. No i czemu nie mogę mu zmienić pieluch? Specjalnie mam kupować tą wannę, naprawdę? Dobra. I tak ale ja nie mam pieniędzy. Czekajcie. No, dobra. Trochę nam się zwróciło. Minimalnie. O, ludzie, my nie mamy kasy na takie rzeczy. Nawet nie stać nas na najtańszą wannę. Co to jest? Dobra, niestety musimy poczekać, aż Witek pójdzie do pracy. Ale weź już, pożegnaj się. On śmierdzi czy pierdzi? On chyba śmierdzi. Idź już, idź się umyj, tato.
Mam brudne dziecko. Baw się dziecko, nie zwracaj uwagi na swój brud. Tak, także tak. Jakaś masakra tutaj się wydarza. Idziemy spać. Kochani, wracam do was rankiem z naszym śmierdzącym, nieszczęśliwym dzieckiem, które sobie pójdzie użyć na razie nocniczka. A ja tutaj zajmę się chwilowo rodzicami. Niestety, jak na złość, Wicek nie idzie dzisiaj do pracy. Czekaj, bo ona nie może brać prysznica, gdy on będzie robił siku, więc może w tej kolejności. Mirando. Powrót do starych czasów. Musimy zarobić na wannę, żeby umyć dziecko. Bo nadal nie mogę go niestety... O, komputer nam się zepsuł. Fantastycznie! Jeszcze tego nam brakowało. Więc oczywiście Wicek go naprawi zaraz, bo i tak potrzebuje wbić sobie technikę. Więc niech się umyje ładnie i tak dalej. A Miranda w bieliźnie będzie kopać, żeby nam wykopać skarb. A tak, poza tym to będziemy powoli się, moi drodzy, żegnać, bo zadanie mamy zaliczone, wyzwanie właściwie. Proszę bardzo, tutaj jesteśmy zaprzyjaźnieni z rodzicami, z ojcem, z mamą. Już nawet zgodzili się do nas przyjść. Więc tak, to jest koniec, koniec wyzwania. Zajęło mi to 10 odcinków, tak troszkę naciąganych, bo wiadomo, że jakbym się bardziej postarała, to bym na pewno skończyła to wcześniej. Ale też dużo rzeczy robiłam właśnie na odcinku i troszkę nam się to przedłużało. I tak właściwie mogło to być szybciej zrobione, wiadomo. Wiadomo, że jak się nie nagrywa i gra się samemu, to na pewno takie wyzwanie można zrobić bardzo szybko. Dajcie mi znać, kto sobie robi takie wyzwanie i jak wam idzie i czy ogólnie wam się podobają takie serie, takie wyzwania. Jeśli macie jakiś pomysł na nowe wyzwanie z The Sims 2 oczywiście, to też piszcie w komentarzach, ja jestem bardzo chętna, bo mi się to bardzo spodobało. Szczególnie właśnie lubię wyzwania z nastolatkami, tak. Nie wiem czemu, ale wiecie, to mi się wydaje zawsze takie trudniejsze trochę niż granie zwykłym simem. Ja mam teoretycznie pomysł na nowe wyzwanie, ale ono jest takie dosyć obszerne. To jest dopiero w planach na przyszłość, muszę też dużo do niego przygotować. Także no. To jeszcze zanim to będzie, to ho-ho, dlatego pytam was, czy macie jakieś pomysły. Chętnie z nich skorzystam. Aha, on gdzie grać? Miranda, weź coś wykop, żebyśmy mogli kupić wannę. Dwie kości. Dwie kości. Jest burza, więc... Sprzedajmy te dwie kości. Stać nas na najtańszą wannę. Czego się nie robi dla dziecka? Wykąp dziecko. A potem tą wannę oczywiście sprzedam. Udało ci się naprawić? Udało ci się naprawić, a wbiłeś jakiś punkt może? Chyba tak. Nie przyuważyłam. No dobra, to weź resztki jakieś. Żebyś głodny nie siedział, my tutaj wykąpiemy na podwórku dziecko, bo czemu nie? Trzeba sobie radzić w życiu, jak w domu nie ma miejsca, to się stawia wannę przed domem, nie wiecie o tym? Każdy tak robi. Jestem tego pewna, że każdy tak robi. No i cóż, co do podsumowania, to mi się wyzwanie bardzo podobało. I jak już wspominałam, chciałabym więcej takich wyzwań na moim kanale. I myślę, że wam też się to fajnie ogląda, bo nawet pisaliście, że chcielibyście jeszcze, żebym dalej wrzucała jakieś odcinki z Mirandy, więc tak też pewnie będę robić, że jak będę miała ochotę coś nagrać jeszcze tak spoza tego wyzwania, po prostu z jej dalszego życia, to pewnie coś się pojawi na kanale, tak już osobno, jako moja prywatna rozgrywka. Także poza tym na grupie na pewno będę wrzucała zdjęcia i w ogóle, więc serdecznie zapraszam was na moją grupę na Facebooku, bo tam też będzie wszystko pokazane i tak dalej. No i cóż, cóż ja mogę więcej rzec, to by było tyle, moi drodzy. Miranda dorosła, Miranda ustatkowała się życiowo, znalazła sobie fantastycznego mężczyznę, który ją wspiera i jej pomaga we wszystkim, więc po prostu żyć, nie umierać. Pewnie sama się nie spodziewała, że jej życie potoczy się aż tak dobrze. W przyszłości planują kolejne dziecko, mam nadzieję, że to będzie córeczka, bo na to liczę właśnie. Już go do końca. Jeśli on teraz nie padnie. No niestety. Niestety. Zgon. Już mamusia cię...
wkłada do końca. A ty, tatuś, zostaw. Idź sobie chwilę pooglądaj telewizję. Tak. Diego idzie spać, moi drodzy. A ja się z wami żegnam. Jeszcze na koniec pokażę wam nasz domek z zewnątrz, który tak się prezentuje. Jest dosyć dziwnych kształtów, ale pewnie to się zmieni. Przypatrzcie się, bo pewnie następnym razem będzie wyglądał trochę inaczej. Jak wam nagram coś i tak zostały te drzewa i tak dalej, pewnie to pousuwam. I też zastanawiam się, czy nie przenieść się do innego miasta z moją rodziną, więc to wszystko się okaże, więc śledźcie grupę, kanał i to tyle. Napiszcie w komentarzu, jak podobała wam się seria i czy macie jakieś pomysły na inne. No i cóż, dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia!